Budżet domowy to nie jest coś, co będzie się co do złotówki zgadzało w każdym miesiącu, bo plan to jedno, a życie to drugie. Zainteresowanie mieszkaniami jest dalej bardzo wysokie, dalej ten popyt jest wyższy niż podaż. Innymi słowy, mieszkań na rynku ubywa, a popyt jest coraz większy, więc to skłania nas do tego, że no prawdopodobnie ceny dalej mieszkań będą rosnąć. Ostatnie czasy bardzo nam mocno pokazały, że dobrze jest mieć pieniądze, dobrze jest mieć oszczędności, zabezpieczenia finansowe, bo z dnia na dzień różne rzeczy mogą się po prostu zacząć dziać. Ceny mieszkań zdecydowanie szybciej rosną niż nasze wynagrodzenia, niż nasze możliwości finansowe. Mhm. Tak? Więc no, to też jest bardzo znaczące. Wiele osób uważa, że prowadzenie budżetu jest bardzo czasochłonne, że trzeba codziennie te paragony spisywać, zbierać i tak dalej. Natomiast no, bez tego ciężko prowadzić budżet domowy. Jeżeli posiadamy już kredyt mieszkaniowy, możemy obniżyć ratę kredytową na szereg różnych sposobów. Wszystkie praktycznie są związane z kooperacją z bankiem, czyli idziemy do banku, rozmawiamy o naszych możliwościach, a możliwości jest sporo. Jak się zobaczy pierwsze korzyści, które się wiążą z prowadzeniem budżetu, to już nie będzie odwrotu. Chodzą słuchy, że lepiej wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść. Zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły. Nazywam się Karolina Nowicka i od trochę ponad 2 lat zajmuję się edukacją finansową na Instagramie, prowadząc profil Pani od Oszczędzania. Edukuję głównie kobiety z zakresu oszczędzania, a także zarabiania oraz początków w inwestowaniu swoich pieniędzy. Ronald Szczepankiewicz, pomagam uzyskać kredyt mieszkaniowy i edukuję swoich klientów, jakie szanse stoją za kredytem hipotecznym, ale jakie również wiążą się z tym zagrożenia. Karolina, jak wiemy, w szkole nie ma edukacji finansowej, nie uczą nas, jak zarządzać swoim budżetem, jak go planować. Czy możesz, proszę powiedzieć, podpowiedzieć, jak właśnie zaplanować budżet domowy i jakie najczęściej błędy popełniają Polacy? Rzeczywiście edukacja finansowa w szkole no, raczej nie występuje na takim poziomie, na którym powinna występować, więc jest to coś do dużej zmiany, do szybkiej zmiany moim zdaniem. Jeżeli chodzi o budżet domowy, to tak naprawdę warto go zacząć od takiej porządnej analizy swoich wydatków, czyli właśnie dowiedzieć się, gdzie te nasze pieniądze chodzą, żeby zacząć szukać oszczędności, żeby efektywniej tymi pieniędzmi zarządzać. Więc taka analiza to jest krok numer jeden. Oczywiście warto sobie te wydatki pogrupować na jakieś kategorie. Warto się skupić również na wydatkach nie tylko takich, które ponosimy w każdym miesiącu, ale również wydatkach, które się przytrafiają na przykład raz w roku lub 2 razy w roku. To są tak zwane wydatki nieregularne, o których my bardzo często podczas planowania tego budżetu na kolejny miesiąc zapominamy, no bo ich na przykład w danym miesiącu nie będzie. Natomiast my już w każdym miesiącu powinniśmy się przygotowywać do ponoszenia jakby tego wydatku w przyszłości, odkładając sobie właśnie taką miesięczną składkę, która będzie po prostu co miesiąc odkładana i jak przyjdzie ten wydatek nieregularny, na przykład ubezpieczenie samochodu, no to my już będziemy mieć te pieniądze odłożone i nie będziemy musieli się zastanawiać, skąd te pieniądze teraz na ten wydatek wziąć. Prowadzisz bloga związanego z oszczędzaniem, więc na pewno masz kontakt ze swoją, można powiedzieć, swoimi czytelnikami i trafiasz na różnego rodzaju błędy, które popełniają przy tworzeniu takiego budżetu domowego. Mm-hmm. Co jest takim najczęstszym właśnie błędem związanym z budżetem? Mhm. To tak naprawdę oprócz tego nieuwzględniania wydatków nieregularnych, bo to jest naprawdę błąd numer jeden, ludzie bardzo często poddają się po pierwszym miesiącu, bo budżet się nie spina. No a zadaniem budżetu no niekoniecznie jest to, żeby on się spinał co do złotówki, a ludzie myślą, że tak właśnie powinno być i w momencie, w którym ten budżet się nie zepnie, czyli wydamy trochę więcej, czasami to będzie kilkadziesiąt złotych, kilkaset, czasami jeszcze więcej, różne są kwoty, no to ludzie uważają, że to po prostu to nie działa i odpuszczają. A jednak budżet domowy to nie jest coś, co będzie się co do złotówki zgadzało w każdym miesiącu, bo plan to jedno, a życie to drugie. I rolą budżetu jest tak naprawdę to, żebyśmy my wiedzieli, dokąd te pieniądze jakby sobie chodzą, tak to przyjmijmy, powiedzmy, żebyśmy kontrolowali, co się z tą kasą dzieje, żebyśmy czuli sprawczość, taką decyzyjność. Niekoniecznie to się wszystko będzie musiało jakby na koniec miesiąca po prostu zgadzać. Także myślę, że to będzie taki no, jeden z największych błędów, że ludzie po prostu szybko odpuszczają. Okej, czyli brak konsekwencji?
Tak, myślę, że brak konsekwencji, brak też systematyczności. Wiele osób uważa, że prowadzenie budżetu jest bardzo czasochłonne, że trzeba codziennie te paragony spisywać, zbierać i tak dalej. Natomiast no, bez tego ciężko prowadzić budżet domowy, skoro rozmawiamy o wydatkach, no to musimy śledzić te wydatki. Tak, ja z doświadczenia wiem, że wiele osób też odkłada w czasie rozpoczęcie budżetu domowego, w zasadzie zarządzania swoim budżetem domowym. Myślą, jeszcze nie teraz, za miesiąc, jest środek miesiąca, zacznę od początku i te tygodnie zmieniają się w miesiące, miesiące w półrocza i dalej nie zarządzają swoimi pieniędzmi. Tak, a najlepszy czas na zrobienie budżetu jest teraz tak naprawdę. Nigdy nie będzie idealnego czasu, zawsze się znajdzie jakaś wymówka. My jesteśmy mistrzami w wymyślaniu wymówek jako gatunek ludzki, więc zawsze będzie coś, co nam będzie mogło przeszkodzić. Dlatego no, nie ma co zwlekać, tylko po prostu wziąć kartkę, długopis, usiąść 15 minut i zrobić chociaż podstawowy budżet, bo bardzo często my nie do końca wiemy, jak on powinien wyglądać, co powinien uwzględniać, więc w pierwszej kolejności zróbmy tak, jak po prostu intuicja nam podpowiada, a potem szukajmy wiedzy, jak to zrobić po prostu lepiej. Mhm. Czy zdradzisz, jak ty zaczynałaś planować swój budżet domowy? Jak to wyglądało? Dokładnie tak, jak powiedziałam, czyli właśnie usiadłam przy biurku w wynajętym pokoju dopiero po przeprowadzce właśnie do Warszawy. Wzięłam kartkę, długopis i wypisałam sobie wszystkie opłaty, o których wiedziałam, że będę musiała ponieść. Do końca się nie orientowałam w tym, ile kosztuje dorosłe życie, bo dopiero to był mój pierwszy tydzień dorosłego życia, takiego samodzielnego, więc ciężko mi było to wszystko przewidzieć. Natomiast gdzieś tam z pomocą mamy byłam w stanie mniej więcej sobie to wszystko zaplanować. No i tak w sumie wyglądał ten pierwszy budżet. Nie był idealny, ale ważne, że był i on mi właśnie pomógł przetrwać tak naprawdę te pierwsze trudne miesiące, kiedy te zarobki nie były zbyt wielkie, zbyt wysokie. No a jednak życie w Warszawie okazało się po prostu dosyć drogie. No i tutaj wracamy do tematu edukacji, ponieważ taka wiedza powinna być czymś zupełnie jakby takim podstawowym, tak? Czyli nawet gdzieś na etapie podstawówki warto byłoby wpajać młodzieży, jak zarządzać swoim budżetem domowym. Ja jestem z rocznika 85 i mieliśmy w liceum przedmiot przedsiębiorczość i tam mieliśmy jak wypełnić PIT prawidłowo. Ja również miałam takie zajęcia. Tak, nic na temat właśnie chociażby planowania czy zarządzania swoim budżetem domowym. A jak wiadomo, no jest to jeden z najważniejszych, w zasadzie jest to fundament, podstawa zarządzania swoimi pieniędzmi. Tak, też tak uważam. Moja lekcja przedsiębiorczości była z panią od geografii, która całe życie pracowała na etacie, także myślę, że... Pozdrawiamy panią od geografii. Pozdrawiamy, oczywiście bardzo, bardzo lubiłam tę panią, natomiast myślę, że osoba będąca całe życie na etacie nie do końca może się nazywać osobą przedsiębiorczą. Raczej oczekiwałabym, że taki przedmiot powinien być prowadzony przez osobę, która jest przedsiębiorcą, która ma większe doświadczenie w kontekście finansów, właśnie planowania tych finansów, zarządzania tymi pieniędzmi. No ale wiemy, jak to wszystko po prostu wygląda. Niestety tak to jest. Może coś w przyszłości się zmieni. Zobaczymy. Na razie trzeba się cieszyć, że mamy taką możliwość, żeby edukować innych w internecie na temat tego, jak tymi pieniędzmi zarządzać. Wspominałaś o kartce papieru, żeby od tego zacząć. A czy proponujesz jakieś narzędzia konkretne, jakieś na przykład programy? Tak, oczywiście. No, ta kartka papieru to jest taka podstawa, najczęściej wybierana właśnie na początku. Natomiast oczywiście mamy też inne narzędzia, z których możemy korzystać i z których polecam korzystać, dlatego że są trochę bardziej zaawansowane, bardziej szczegółowe i jednak trochę lepiej ten budżet dzięki tym narzędziom wygląda i łatwiej jest rzeczywiście, żeby on się jednak gdzieś tam powiedzmy spiął. I tutaj mamy na przykład aplikacje, z których możemy sobie korzystać na telefonie czy na komputerze. Mamy też na przykład program Excel, arkusze Google i tam możemy sobie też budżet tak naprawdę dostosowywać do swoich potrzeb, bo aplikacje są fajne, natomiast są bardzo często takie dosyć sztywne, że tam nie za bardzo możemy sobie coś pozmieniać. Natomiast w aplikacji typu Excel lub właśnie w arkuszach Google to jest coś podobnego właśnie do Excela. Tam tak naprawdę taki szablon możemy sobie od kogoś, nie wiem, kupić, wzorować się właśnie na czyimś szablonie, ale totalnie dowolnie go pod siebie właśnie zmodyfikować. A nie ma jednego tak naprawdę szablonu, takiego modelu szablonu, który sprawdziłby się każdemu, bo każdy z nas jednak ma troszeczkę inne oczekiwania, trochę inne potrzeby, więc fajnie mieć jakiś taki wzór i trochę go dostosować właśnie pod swoje potrzeby i oczekiwania. Ja na początku zaczynałem z Excelem, ale moja żona stwierdzi, że to nie jest dobre rozwiązanie. Przeszliśmy na aplikację na
na telefonie komórkowym i to się świetnie sprawdziło, ponieważ oboje razem mamy wspólny budżet domowy, wpisujemy tam no, koszty, wydatki, widzimy wszystkie podsumowania, także no, to jest znacząca poprawa zarządzania swoimi pieniędzmi. To jest bardzo wygodne. Aplikacje właśnie oferują bardzo często to, że dwie osoby na dwóch telefonach mogą mieć jakby dostęp do tego samego konta, natomiast na przykład arkusze Google również działają na takiej zasadzie, że link mają dwie osoby i dwie osoby lub nawet więcej, jeżeli rodzina jest większa, mają sobie dostęp właśnie do tego pliku i mogą go wypełniać. Także grunt to testować i znaleźć rozwiązanie, które będzie nam osobiście po prostu najbardziej pasować. Tak, i oczywiście zacząć działać. To jest, nawet z tą kartką papieru to już jest duża zmiana. Dokładnie, a pierwszy krok zawsze jest najtrudniejszy, ale potem już pójdzie z górki, a jak się zobaczy pierwsze korzyści, które się wiążą z prowadzeniem budżetu, to już nie będzie odwrotu. Przejdźmy do kategorii. Czy możesz dać jakieś rady, jakieś takie ramy, główne kategorie, od których warto zacząć? To tak, na pewno w takim budżecie domowym powinny znaleźć się wydatki regularne, czyli takie, które ponosimy w każdym miesiącu. Oprócz tego wydatki nieregularne, o których też już wspomniałam, czyli takie, które ponosimy rzadziej, na przykład raz w roku, dwa razy na rok, czy trochę częściej, ale rzadziej niż raz w miesiącu. Na pewno powinno być też miejsce na wydatki niespodziewane, które też, jak wiemy, się lubią zdarzać. Warto byłoby też uwzględnić swoje oszczędności. No i najważniejsza rzecz, bez czego tak naprawdę o wydatkach ciężko mówić, no to dochody, tabelka związana z dochodami, które otrzymujemy, czy to z pracy etatowej, czy z innych źródeł. Więc tak naprawdę to są takie główne kategorie, które powinny się w tym budżecie znaleźć. Natomiast bardzo często potem się właśnie pojawia pytanie o to, jakie kategorie tych naszych już wydatków, powiedzmy takich regularnych, sobie wypisać. I tutaj bardzo często ludzie lubią rozpisywać się właśnie na miliony kategorii, a to nie o to chodzi, tak jak tutaj zauważyłeś. Raczej powinniśmy działać od ogółu do szczegółu, bo jak zaczniemy od bardzo szczegółowych kategorii, to trochę będziemy się czuli na początku tym wszystkim przytłoczeni, łatwiej będzie nam się pogubić. Także raczej preferowałabym tutaj 8-10 maksymalnie takich kategorii jak jedzenie, dom, transport, dziecko, uroda, kosmetyki i tak dalej. Tutaj też każdy powinien sobie te kategorie dostosować do siebie i właśnie wszystkie wydatki podporządkować do tych ustalonych kategorii. Same te kategorie też pomogą nam później jakby w podsumowaniu naszych wydatków i analizie tego, co, dokąd te pieniądze po prostu się udały w ciągu miesiąca. Zdecydowanie tak, bo budżet tak naprawdę jest planowanie i analizowanie. Nie samo planowanie, bo często wiele osób planuje budżet, ale potem go w żaden sposób nie analizuje na koniec miesiąca. No jednak warto to zrobić, żeby móc też lepiej zaplanować sobie budżet na kolejny miesiąc, no i wyciągnąć wnioski dotyczące swoich nawyków, tego, dokąd te pieniądze sobie poszły, jak to ładnie tutaj mówimy. Więc taka analiza no to jest element obowiązkowy budżetu domowego. Czy możesz dać jakieś wskazówki, jak oszczędzać pieniądze na co dzień? Zdecydowanie. Sposobów jest tak naprawdę mnóstwo. Natomiast na początku, gdy zaczynamy oszczędzać, najczęściej jest to dla nas dosyć trudne. Dlatego ja bym zaczęła od takiej automatyzacji tego oszczędzania. Czyli w pierwszej kolejności ustawiłabym sobie na przykład jakiś przelew, taki stały, który się sam będzie po prostu dokonywać na przykład na konto oszczędnościowe dzień po wypłacie, w kwocie, którą sobie oczywiście wcześniej określiłam na podstawie analizy naszych wydatków, przykładowo 500 zł. Tak? Wiemy, że jesteśmy w stanie tyle zaoszczędzić, więc niech samo to 500 zł się odkłada. My tego nie będziemy widzieć, będzie to po prostu mniej bolesne i po prostu łatwiej pójdzie. Więc to jest taka zasada, płać sobie w pierwszej kolejności. Na pewno pomyślałabym tutaj też o włączeniu autooszczędzania w swoim banku. Większość banków taką usługę oferuje i to polega na tym, że podczas dokonywania płatności kartą lub przez internet jakaś część wydanej kwoty, jakaś konkretna kwota od transakcji jest właśnie też przelewana na takie konto oszczędnościowe. Musimy przeanalizować, jak to nasze wydatki wyglądają, dlatego że oszczędności kryją się w naszych wydatkach. Więc jeżeli się okaże, że na przykład podczas takiej analizy wyjdzie nam, że wydajemy dosyć sporo pieniędzy na jedzenie, no to zastanawiamy się, jak w takim razie możemy ograniczyć te wydatki na jedzenie. I wtedy zaczynamy wymyślać, ok, czyli może zacznę planować posiłki, a nie wymyślać sobie jedzenie codziennie. Może zacznę chodzić do sklepu raz lub dwa razy w tygodniu, a nie codziennie, bo codzienna wizyta w sklepie równa się zwykle więcej produktów w koszyku, skusza się na promocje i
itd. Może powinnam przestać sobie na przykład kupować obiady w pracy, tylko gotować obiady do pracy. Może powinnam lepiej przechowywać jedzenie, bo do tej pory wracałam ze sklepu i wszystko wrzucałam do lodówki jak leci, a tu by się na przykład mogło sprawdzić takie zaopiekowanie się tym jedzeniem, czyli właśnie część rzeczy powinna iść do lodówki, część może od razu do zamrażarki, może część powinniśmy przełożyć z oryginalnego opakowania do jakiegoś innego. Także tutaj wszystko zależy tak naprawdę od kategorii. Nie sposób wymienić wszystkie pomysły na oszczędzanie, jest ich mnóstwo. Także tutaj... Czyli takie też sprawdzenie, czy my faktycznie potrzebujemy danego przedmiotu, danej rzeczy, prawda? Czy danej usługi, którą chcemy nabyć, bo może się okazać, że wcale nie. To są zawsze jakieś oszczędności, które moglibyśmy właśnie gdzieś już odłożyć, tak? To prawda. My bardzo często też nie doceniamy takich małych kwot i nam się wydaje, że nie ma sensu, bo tutaj tylko 10 zł, 30, 50 i tak dalej, ale w skali całego miesiąca albo w skali całego roku potrafi się zrobić czasem kilka tysięcy złotych. Tak, w skali 10 lat, prawda? Lub całego dokładnie, życia. Dokładnie. To są ogromne bardzo często pieniądze i duże kwoty robią się z małych, także powinniśmy się nauczyć właśnie doceniać te mniejsze sumy, no bo one przybliżają nas do naszych celów. Wiemy, że warto, w zasadzie konieczne jest to, żeby taki budżet domowy prowadzić, no bo to jest zdecydowanie inny komfort życia, planowania, zarządzania z sobą, swoimi finansami. Wiemy już, jak go stworzyć. Wiemy, że warto oszczędzać i jak oszczędzać. To porozmawiajmy troszeczkę o poduszce finansowej, bo to jest, może czym taka poduszka finansowa jest, od tego zacznijmy. To jest takie zabezpieczenie oszczędności, które mają nam zapewnić komfort w sytuacji, w której na przykład stracimy pracę, zachorujemy, wydarzy się jakiś nieprzewidziany wydatek, jakaś nieprzewidziana właśnie sytuacja związana z poniesieniem jakichś kosztów. To może być negatywna sytuacja, może być też pozytywna sytuacja i wtedy takie pieniądze dają nam właśnie takie zabezpieczenie, dają nam ten komfort, ograniczają jakby takie ryzyko skorzystania z na przykład pożyczki, która może być wysoko oprocentowana i dosyć niekorzystna dla naszego portfela. Także ogólnie poduszka finansowa równa się bezpieczeństwo, tak bym to podsumował. I to jest jeden z ważniejszych aspektów też funkcjonowania, działania, prawda? No bo jakby nie było, zawsze te pieniądze gdzieś potrzebujemy mieć odłożone właśnie na różnego rodzaju nieprzewidziane wydatki, taki backup, takie zabezpieczenie, czyli poduszka finansowa. Czy możesz zdradzić różnego rodzaju techniki związane z gromadzeniem tego? Może zacznijmy od tego, jak duża ta poduszka finansowa powinna być, tak? No bo to jest jakby zasadnicze pytanie. Definicja jest bardzo elastyczna według mnie, natomiast tak się mówi, że 3-miesięczna poduszka, czyli wynosząca tak naprawdę 3-krotność naszych średnich miesięcznych wydatków, to jest taka poduszka minimalna, 6-miesięczna optymalna, 12-miesięczna idealna. Natomiast uważam, że tutaj trzeba dostosować tą kwotę poduszki po prostu do siebie, przeanalizować, przy jakiej kwocie my się będziemy czuć bezpiecznie, wziąć też pod uwagę inne czynniki, takie jak na przykład ilość osób na utrzymaniu, pracę, którą my wykonujemy, bo może się okazać, że pracujemy w branży, w której w razie, jeżeli stracimy pracę, to kolejną znajdziemy w kilka dni, a może się okazać, że pracujemy w branży, w której będziemy tej pracy szukać dosyć długo i wtedy być może ta poduszka powinna być trochę większa. Także więcej takich czynników trzeba wziąć pod uwagę i myślę, że tutaj każdy samodzielnie taką wysokość poduszki powinien sobie uwzględnić. Też tak uważam, to jest bardzo indywidualna sprawa. Są osoby, znam osoby, które żyją z miesiąca na miesiąc i czują się z tym bardzo bezpiecznie i komfortowo. Ja też takie znam i to bardzo wiele. Sam tak żyłem przez jakiś czas, także jakby rozumiem, jak to jest. Natomiast zdecydowanie lepiej być po tej drugiej stronie, gdzie ta poduszka finansowa sprawia, że na co dzień czujemy się komfortowo, tak? Czyli, że jeżeli byśmy dzisiaj stracili pracę, albo z jakiegoś powodu, na przykład ktoś prowadzi własną działalność gospodarczą, wiadomo jak to działalność, raz są przychody i dochody większe, raz są mniejsze, czasami mamy straty, także ta poduszka finansowa powinna zaspokoić nie tylko i wyłącznie potrzeby związane, powiedzmy, z bieżącymi sytuacjami, ale też właśnie z nieprzewidzianymi tutaj jakimiś zwrotami akcji, powiedzmy, w ten sposób. Tak, zdecydowanie. I ja bym tutaj jeszcze właśnie się odniosła do tej firmy, o której wspomniałeś, do osób właśnie, które są przedsiębiorcami. Osobiście uważam, że taka osoba powinna mieć tak naprawdę dwie poduszki. Jedną taką właśnie prywatną, natomiast druga powinna być firmowa, dotycząca właśnie takich pieniędzy na opłaty związane z prowadzeniem firmy, które no, musimy ponosić, typu jakiś ZUS, jakaś księgowość i tak dalej, jakieś wypłaty dla pracowników. Więc warto tak naprawdę w tej sytuacji mieć dwa oddzielne takie zabezpieczenia. Tym bardziej, że jesteśmy, można powiedzieć, po bardzo cennych lekcjach, cennych doświadczeniach związanych z pandemią, gdzie mnóstwo biznesów miało po prostu mniejsze obroty, a tym samym oczywiście też mniejsze zyski.
prawdopodobnie koszty również, ale nie zawsze. Mhm. Więc te poduszki finansowe no, bardzo dużo wtedy pomagały. Tak, ja myślę, że w ogóle ostatnie czasy bardzo nam mocno pokazały, że dobrze jest mieć pieniądze, dobrze jest mieć oszczędności, zabezpieczenia finansowe, bo z dnia na dzień różne rzeczy mogą się po prostu zacząć dziać i z pieniędzmi o wiele bardziej jakby lepiej nam się funkcjonuje. Możemy spać spokojnie i mniej się obawiać o jutro i podejmować po prostu słuszne, bardziej słuszne decyzje dotyczące naszej przyszłości. Okej, okay. Widzę to tak, że jeżeli ktoś taką poduszkę finansową gdzieś buduje lub ma zbudowaną, no to potrzebuje mieć do niej dostęp o każdej porze dnia i nocy. Najlepiej bez żadnej prowizji, tak? Żebyśmy mogli z niej skorzystać, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Czy masz jakieś pomysły, gdzie można trzymać pieniądze związane z poduszką finansową? Jak najbardziej, mam nawet kilka. Natomiast w pierwszej kolejności chciałabym wspomnieć o tym, że miejsce, które wybierzemy, powinno być bardzo bezpieczne. Czyli te pieniądze tak naprawdę nie powinny w ogóle mieć ryzyka utraty części lub całości kapitału, a niestety wiele osób oczekuje, że w momencie, w którym gdzieś lokuje swoje pieniądze, no to chciałoby mieć jak największy zysk. A jak wiemy, jak największy zysk równa się no, większemu ryzyku, że równie dobrze może pójść też w drugą stronę. Dlatego to bezpieczeństwo jest moim zdaniem tutaj najważniejsze. Na pewno powinniśmy też zwrócić uwagę na to, aby miejsce, które wybierzemy, chociaż w jakimś stopniu chroniło nam nasze oszczędności przed inflacją. I oczywiście tutaj znowu muszę podkreślić, że jakby celem poduszki finansowej nie jest pobijanie inflacji, nie jest generowanie jak najwyższych zysków, tylko zapewnienie nam bezpieczeństwa. Więc tutaj powinniśmy jednak trochę bardziej kierować się bezpieczeństwem, moim zdaniem, niż jak najwyższym zyskiem. Na pewno też powinniśmy pomyśleć o dywersyfikacji, czyli o tym, żebyśmy nie trzymali całej kwoty w jednym miejscu, dlatego że może się okazać, że na przykład będziemy potrzebowali tylko części naszej poduszki bezpieczeństwa. No i wtedy na przykład będziemy musieli wybrać całość i tym samym na przykład zrezygnować ze wszystkich odsetek. Dlatego lepiej w większości przypadków sobie te oszczędności rozdzielić na przykład na dwa miejsca. Mówiąc o różnych miejscach, masz na myśli powiedzmy dwa różne banki, dwie różne lokaty? Jak to widzisz? Tak, przykładowo właśnie tak. Ogólnie mówiąc, dla poduszki finansowej bardzo często wspomina się tutaj o kontach oszczędnościowych, lokatach, obligacjach detalicznych Skarbu Państwa. Natomiast tutaj decyzja oczywiście musi zostać podjęta też samodzielnie. U każdego ta decyzja może być zupełnie inna, więc tą sytuację też trzeba przeanalizować i wybrać miejsce, które będzie odpowiadało naszej wiedzy, bo to jest najważniejsza zasada tak naprawdę, że lokujemy pieniądze tam, gdzie po prostu rozumiemy, co się będzie z nimi działo. Okej, więc wiemy już, co zrobić z pieniędzmi z poduszki finansowej, że przede wszystkim powinniśmy mieć do nich jak najszybszy dostęp, niekoniecznie chronić się przed inflacją, no ale wiadomo, inflacja swoje zrobiła z naszymi oszczędnościami, zdemolowała je, można powiedzieć, kolokwialnie. Chciałbym porozmawiać chwilę właśnie o tym, mamy część pieniędzy, które odłożyliśmy, to nie jest poduszka finansowa, to jest powiedzmy jakiś bliżej nieokreślony cel, a może właśnie bardziej określony, o tym będziemy rozmawiać. Jak zabezpieczyć te pieniądze przed inflacją? Jakieś proste sposoby. Sposobów też tutaj jest mnóstwo. Wszystko zależy od naszej wiedzy, tak jak przed chwilą wspomniałam. To jest najważniejsze. Od naszej tolerancji na ryzyko, od perspektywy czasowej, od naszego kapitału, od opłat, które ewentualnie chcielibyśmy ponosić przy okazji danej inwestycji. Także ciężko tutaj powiedzieć o jednym złotym sposobie, który będzie idealny dla każdego. Możemy równie dobrze wrzucić pieniądze na lokatę, na konto oszczędnościowe, właśnie w obligacje, na przykład indeksowane inflacją, które w teorii tą inflację pobijają. Możemy iść w bardziej ryzykowne instrumenty, w ETF-y, akcje, możemy talerz szlachetny. Możliwości jest tak naprawdę cała masa, także ciężko tutaj powiedzieć o jednym. Każdy powinien przeanalizować po prostu wszystko, jak to wygląda u niego i wybrać to, co będzie dla niego odpowiednie. Jasne. Jeszcze tutaj chętnie dodam, że Polacy bardzo często wybierają jako lokatę swojego kapitału, który ma gdzieś ochronić przed inflacją i jeszcze zarobić ponad inflację. Wybierają aktywo, jakim są nieruchomości. I tutaj też warto powiedzieć kilka zalet i minusów tego rozwiązania. Zaletą jest to, że faktycznie nieruchomości na przestrzeni dłuższego horyzontu czasowego chronią przed inflacją. Tak pokazują dane historyczne. Krótkoterminowo bywało z tym różnie, ale powiedzmy, jeżeli bierzemy horyzont czasowy 5-10-letni, to tak faktycznie było. Więc to jest na pewno na plus. Oprócz tego, że chronią, to jeszcze dały
dodatkowy zysk, w przypadku oczywiście sprzedaży takiej nieruchomości. I ta sprzedaż jest jednym z ważniejszych elementów i jednym z ważniejszych minusów tego, ponieważ no, wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy w posiadaniu nieruchomości, powiedzmy za 500 tysięcy złotych, chcemy ją sprzedać, no i od momentu, kiedy postanowiliśmy, że chcemy te pieniądze z niej wyciągnąć, z tej nieruchomości, do momentu, kiedy faktycznie mamy pieniądze na koncie, no to często to nie jest tak jak na lokacie, że przesuwamy pieniądze, przelewem robimy, prawda, tylko tą nieruchomość trzeba sprzedać, wcześniej trzeba znaleźć kupca, dogadać się, spotkać się u notariusza, także to jest czas, tak, i mówimy tutaj powiedzmy o okresie powiedzmy 2-3 miesięcy nawet, w zależności od tego, jaką nieruchomość sprzedajemy. Także to się nazywa niska płynność, jakby, tak? Ciężko te pieniądze z nieruchomości wyciągnąć, więc no, warto o tym wspomnieć, no bo oczywiście Polacy lubią nieruchomości. Dokładnie, tak się mówi, że inwestowanie w nieruchomości to taki jest w sumie sport najpopularniejszy w Polsce ostatnio i coś w tym jest. Tak, szczególnie przy tym, jak ceny rosną. To jest w ostatnim czasie znaczące wzrosty. Mówimy na przykład o rynku pierwotnym, rynek warszawski, czyli nowe mieszkania od deweloperów, rynek warszawski, rok do roku wzrosty w okolicach 25%, średnie mówimy, tak? Także to jest znaczący wzrost. Oczywiście 2022 to no wtedy mieszkania nie sprzedawały się tak dobrze, więc no jakby jest niska baza, tak to się nazywa, tak? Łatwo jest porównać słaby okres lub mniej dobry do dobrego lub bardzo dobrego, tak? Tak to wygląda. Wspomniałeś, że rzeczywiście te wzrosty wartości nieruchomości w ostatnim czasie były dosyć duże. A jakie są w takim razie prognozy na kolejne lata? Czy dalej opłaca się te nieruchomości kupować, czy może lepiej jednak wynajmować? Gdy mówimy o nieruchomościach, o prognozach, warto wspomnieć o cenach mieszkań, tak? Czyli za ile będziemy mogli kupić taką nieruchomość. No i cena to jest taka, może powiedzieć, wypadkowa ilość dostępnych mieszkań do popytu, który jest w danym momencie, czy popyt jest zaspokojony przez podaż, tak to można powiedzieć innymi słowami. No i na dzień dzisiejszy jesteśmy w momencie, w którym skończył się jeden program rządowy, on się nazywał Bezpieczne Kredyty 2%, skończył się z końcem 2023 roku i ten program spowodował, że bardzo mocno skurczyła się podaż na rynku. Innymi słowy, jest wyraźnie mniej mieszkań niż powiedzmy rok temu o tej samej porze. I dzisiaj zainteresowanie mieszkaniami jest dalej bardzo wysokie, dalej ten popyt jest wyższy niż podaż. Innymi słowy, mieszkań na rynku ubywa, a popyt jest coraz większy. Więc to skłania nas do tego, że no prawdopodobnie ceny dalej mieszkań będą rosnąć. Teoretycznie, mówię teoretycznie, ponieważ program jeszcze nie został ogłoszony, kiedy startuje, ale w połowie tego roku startuje kolejny program rządowy, nazywa się Mieszkanie na Start. Jest to zupełnie nowy program adresowany głównie do nowej grupy odbiorców niż Bezpieczny Kredyt 2%. To może spowodować, że kolejne osoby ruszą na zakupy, będą kupować mieszkania, więc tych mieszkań będzie mniej na rynku. No i pytanie, co na co deweloperzy, czy zdążą wyprodukować, wprowadzić do sprzedaży kolejne mieszkania. Tego nie wiemy, odpowiedź poznamy po prostu z biegiem czasu. Zdecydowanie tutaj myślę, że też państwo powinno zainteresować się zwiększeniem podaży, jeżeli chodzi o nieruchomości w naszym kraju, bo na zachodzie taki jest jednak trend w Europie Zachodniej, że jednak ta polityka mieszkaniowa jest dosyć mocno rozwinięta i tam rzeczywiście państwa mają większy wpływ na budowę nieruchomości, a w naszym kraju nie do końca jakby to w ogóle funkcjonuje moim zdaniem. I czy tutaj są jakieś też może przewidywania dotyczące tego, że państwo zacznie budować na przykład na tani wynajem i wtedy te nieruchomości, wynajem nieruchomości będzie też bardziej przystępny cenowo, bo nie ukrywam, że na przykład teraz w takim mieście dużym, jakim jest Warszawa, ceny wynajmu też są dla wielu osób odstraszające i wiele, szczególnie młodych ludzi, nie przeprowadza się, nie zaczyna takiego samodzielnego życia, tylko cały czas mieszka z rodzicami, bo po prostu nie stać ich na wynajęcie nieruchomości. Okej, poruszyłaś kilka kwestii, więc od początku. Jeżeli chodzi o sposoby państwa na to, żeby zwiększyć podaż, więc chciałbym tutaj zaakcentować, że byłem na spotkaniu z ministrem rozwoju i technologii i pan minister wspominał w kontekście tego nowego programu rządowego dofinansowania kredyty mieszkaniowe, że są świadomi, iż jest to program, który stymuluje rynek od strony popytowej, a nie podażowej. I pracują nad rozwiązaniami, które mają jakby zwiększyć podaż na rynku. Nie wspomniał o konkretach, natomiast zaakcentował, że są tego świadomi. Więc tutaj jakby to jest ważna informacja. Kiedy rozmawiamy o rynku na wynajem, bo to też poruszałaś tę kwestię, to aktualne ceny mieszkań na wynajem są wypadkowo znowu popytu i podaży. Już prawie 2 lata
ponad w zasadzie 2 lata trwa wojna w Ukrainie. Od tamtej pory do Polski przyjechało kilka milionów uchodźców. Ci ludzie znaleźli zakwaterowanie najczęściej w prywatnych mieszkaniach, więc bardzo mocno tutaj ruszyła strona popytowa przy takiej samej praktycznie podaży, jaka była jakiś czas temu jeszcze. Tak? Także te ceny między innymi z tego powodu są wyższe. Ponadto wzrost stóp procentowych, który mieliśmy od powiedzmy października 2021 roku, spowodował, że kredyty mieszkaniowe są zdecydowanie mniej dostępne dla zwyczajnych po prostu osób, tak, które chcą kupić mieszkanie dla siebie, żeby tam zamieszkać. Więc automatycznie, skoro nie mogły kupić dla siebie, żeby zamieszkać, poszły w stronę wynajmu. Duży popyt, mała podaż spowodowała to, że no mamy takie ceny, jakie mamy dzisiaj. Niestety, no są one naprawdę dosyć wysokie w ostatnim czasie. I tak jak tutaj też wspomniałeś o średnim wzroście w 2022 bodajże roku, tak, że około 20-30% w Warszawie, tak, jeżeli rok chodzi... Tak, rok do roku, czyli rok temu o tej porze... To też, no właśnie, to jest średnia cena, ale osobiście na przykład też obserwuję takie nieruchomości, które wzrosły na przykład 100% w przeciągu ostatnich 5 lat, 6 lat. Więc te wzrosty są przeogromne i rzeczywiście też stopy procentowe, które są wysokie, które powodują właśnie też niższą zdolność kredytową. No, oddalają tak naprawdę młodych ludzi od tego kredytu. I z jednej strony programy rządowe są fajnym rozwiązaniem, bo mieszkania są bardziej dostępne, ale tak jak mówisz, są skierowane właśnie na tą stymulację tego popytu, co przekłada się na wzrost cen i tak naprawdę te mieszkania i tak odjeżdżają jeszcze bardziej, szczególnie młodym ludziom, którzy szukają tej swojej pierwszej nieruchomości. Jest taki wskaźnik, który pokazuje, jak średnie dochody, na co pozwalają średnie dochody w kontekście zakupu nieruchomości, na przykład na kredyt mieszkaniowy. I ten wskaźnik był najwyższy w latach, powiedzmy, 2006-2017. Czyli wtedy średnie dochody pozwalały kupić najwięcej metrów kwadratowych za to po prostu wynagrodzenie. Dzisiaj, już od jakiegoś czasu, w zasadzie od 2021 roku, ta krzywa spada. Czyli mieszkania są mniej dostępne. Innymi słowy, możemy kupić za te same dochody, chociaż one są coraz większe, mniej metrów kwadratowych. Można to z innej perspektywy zobaczyć, że ceny mieszkań zdecydowanie szybciej rosną niż nasze wynagrodzenia, niż nasze możliwości finansowe. Tak? Więc no, to też jest bardzo znaczące. I tutaj rząd stara się w jakiś sposób pomóc, ponieważ rozumie, że no, jeżeli są raty wysokie, no to zdolność kredytowa jest niska. Tak, oprocentowanie kredytów jest wysokie, bo stopy procentowe są wysokie, raty są wysokie, więc zdolność kredytowa jest niska. Więc wprowadzając nowy program rządowy, stara się dofinansować te kredyty, obniżając oprocentowanie, obniżając ratę kredytu, podwyższając zdolność kredytową. I to faktycznie ma miejsce, tylko że wtedy oczywiście więcej osób idzie na zakupy, a ponieważ podaż na rynku jest bardzo niska, zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, no to ceny rosną. No i zataczamy koło. A jak w takim razie żyć z kredytem hipotecznym? Bo nie ukrywam, sama jestem przed kredytem hipotecznym, dosłownie 2-3 miesiące i będę już prawdopodobnie go mieć. Jak w takim razie funkcjonować, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak pracować potem z takim kredytem, żeby to było po prostu najbardziej korzystne finansowo? Zacznijmy od tego, że nasz kredyt hipoteczny powinien być oczywiście wpisany gdzieś w nasz budżet domowy, tak? I osoby, które gdzieś mają już kredyt i dopiero zaczynają tworzyć ten budżet domowy, mogą dojść do wniosku, że ten kredyt zjada na przykład większość ich dochodów. Tak? Na pewno są takie osoby, więc im poświęćmy chwilę, w jaki sposób chociażby obniżyć tą ratę kredytu, która w jakimś sensie znaczącym dla nas nas obciąża. Więc jeżeli posiadamy już kredyt mieszkaniowy, możemy obniżyć ratę kredytową na szereg różnych sposobów. Wszystkie praktycznie są związane z kooperacją z bankiem. Czyli idziemy do banku, rozmawiamy o naszych możliwościach, a możliwości jest sporo. Chociażby wydłużenie okresu kredytowania. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata kredytowa. Jeżeli mówimy o tym, że posiadamy na przykład kilka kredytów, powiedzmy jeden kredyt związany z mieszkaniem, inny na przykład z telewizorem, czy też innymi jakimiś przedmiotami, możemy wciągnąć te mniejsze kredyty pod hipotekę naszą, czyli pod zastaw naszego mieszkania. Bardzo często jest to możliwe, ponieważ w ostatnim czasie ceny mieszkań wzrosły. My mamy kredyt mniej więcej na tym samym poziomie cały czas, jeżeli chodzi o dług,
do oddania, natomiast wartość mieszkania wzrosła, więc ta różnica między wartością a aktualnym saldem zadłużenia to jest ten bufor, pod który możemy pociągnąć pozostałe mniejsze kredyty, a tym samym znacząco obniżyć obciążenie w postaci raty miesięcznej. Tak? Także możliwości jest sporo. A w takim razie, jeżeli chodzi o kredyt, czy lepiej postawić na oprocentowanie stałe, czy oprocentowanie zmienne? Bo w ostatnim czasie, gdy te stopy procentowe dosyć tak szybko rosły, wiele osób jednak decydowało się na oprocentowanie stałe z uwagi na to, że po prostu obawiali się wyższych stóp procentowych. Tak, poruszyłaś bardzo ważną kwestię. Różnica między oprocentowaniem zmiennym a oprocentowaniem czasowo stałym, bo ono nie jest na cały okres kredytowania, tylko na okres pierwszych 5 lat od rozpoczęcia tego oprocentowania stałego. No, różnica jest znacząca. No, przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, oprocentowanie zmienne powoduje, że jeżeli stopy procentowe rosną lub spadają, gdyż oczywiście ma miejsce, jeszcze go w znaczącym stopniu nie doświadczyliśmy, ale myślę, że niebawem to może nastąpić. Jeżeli stopy procentowe się zmieniają, to ma oczywiście wpływ na naszą ratę kredytową. Oprocentowanie czasowe stałe powoduje, że mamy taką samą ratę kapitałowo-odsetkową przez okres, powiedzmy, 5 lat. I obydwa te rozwiązania mają swoje zalety i wady. Tak? No jeżeli powiedzmy ktoś zaciągnął kredyt niekoniecznie mieszkaniowy, tak? Ale w momencie, kiedy stopy procentowe były rekordowo wysokie, czyli jeszcze do niedawna, powiedzmy do sierpnia 2023 roku, stopy procentowe były rekordowo wysokie, więc jeżeli ktoś wtedy zaciągnął takie zobowiązanie i ma stałe oprocentowanie, to przez całe 5 lat będzie miał rekordowo wysokie oprocentowanie. Prawda? W takiej sytuacji nie jesteśmy, że tak powiem, nazwijmy to umownie, bezbronni, możemy się tym zająć, obniżyć to oprocentowanie, przenosząc kredyt do nowego banku. Czyli powiedzmy, mamy kredyt mieszkaniowy w banku A, zaciągniętym gdzieś, żeby to uzmysłowić, właśnie wtedy, kiedy to oprocentowanie było bardzo wysokie, czyli powiedzmy luty 2022, sierpień 2023. W tym czasie, jeżeli ktoś zaciągnął kredyt, może kredyt przenieść taką hipotekę do nowego banku, też na stałe oprocentowanie, ponieważ dzisiaj stopy procentowe znacząco spadły od górki do dołka. Do tego momentu, który mamy dzisiaj, jest to powiedzmy o 2 punkty procentowe niżej. Także, czyli 2% potocznie mówiąc, możemy mieć niższe oprocentowanie niż mamy dzisiaj. To jest znacząca różnica. To przy kredycie na 500 tysięcy złotych oznacza obniżenie raty na przykład o 500 złotych miesięcznie. Tak? Także jest to sporo. Okej, jak jesteśmy jeszcze przy temacie nieruchomości, wróćmy do tematu oszczędzania. W jaki sposób możemy zaoszczędzić na użytkowaniu mieszkania lub domu? Przychodzą ci do głowy jakieś szybkie porady? Tak, pomysłów tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, jest wiele, jeżeli chodzi o oszczędzanie. W pierwszej kolejności ja bym przyjrzała tak naprawdę wszystkie swoje umowy z dostawcami energii na przykład i spróbowała je ponegocjować troszeczkę, zjechać z ceny, bo to jest bardzo często możliwe, chociaż nam się wydaje, że to są takie kwoty nie do ruszenia. To w wielu przypadkach jednak wiem, po moich też obserwatorkach, które bardzo często właśnie piszą, że tak robią i kończy się to korzystnie dla nich. Więc w pierwszej kolejności bym właśnie ponegocjowała trochę te warunki. Na pewno zastanowiłabym się, jak moje codzienne funkcjonowanie, codzienne nawyki wpływają właśnie na te wydatki, jeżeli chodzi o rachunki związane z prowadzeniem domu. I na przykład, jeżeli chodzi o wodę, tak, okazuje się, że na przykład bardzo dużo płacimy za wodę, no to wtedy zastanawiamy się, dlaczego płacimy dużo. I może być tutaj na przykład fajnym rozwiązaniem, nie wiem, zainstalowanie perlatora, czyli właśnie takiej nakładki na kran, który ogranicza nam jednak zużycie tej wody. Może bierzemy codziennie długie kąpiele i wlewamy do całej wanny wodę. Może powinniśmy przerzucić się na prysznicę. Może robimy pranie, zmywarkę wstawiamy wtedy, kiedy nie są te sprzęty jeszcze pełne. Może powinniśmy jednak przerzucić się na robienie prania czy zmywania wtedy, kiedy rzeczywiście cała zmywarka lub pralka są załadowane. Także tutaj pomysłów jest mnóstwo. Możemy światło na przykład. Tak, możemy wymienić żarówki na przykład na LED-owe, które są najbardziej energooszczędne. Gasić je przede wszystkim. Tak, natomiast tutaj też jest ważne, żeby powiedzieć, że nie zawsze zgaszenie na parę minut będzie najbardziej korzystne, dlatego że samo włączenie światła bardzo często będzie generowało większe zużycie energii niż pozostawienie go na przykład na 5 czy 10 minut włączonego. Więc tutaj na taką drobną chwilę to myślę, żebym nie wyłączała. No ale tak naprawdę tutaj pomysłów jest mnóstwo. Odłączanie różnych sprzętów z gniazdka też może być jakimś pomysłem. Tutaj oczywiście to nie będą ogromne oszczędności, ale tak jak wspomnieliśmy na początku, każda
każda drobna oszczędność tak naprawdę robi w skali całego miesiąca czy roku jakąś większą kwotę. Tak, na koniec chciałbym poruszyć kwestię nastawienia do pieniędzy w kontekście gromadzenia tych pieniędzy lub też osób, do których pieniądze się raczej nie trzymają. Mhm. Zacznę tutaj od takiego przykładu, w którym osoba, powiedzmy, skupia się co miesiąc na tym, że nie starcza jej pieniędzy versus osoba, która skupia się na tym, że no okej, nie starcza, no ale co trzeba zrobić, prawda, żeby tych pieniędzy było coraz więcej. Czyli skupia się raczej na stronie, jak generować te pieniądze, a nie, że jest ich mało, tak? Czyli tutaj faktycznie nastawienie do pieniędzy ma znaczące różnice, no bo efekt jest po prostu inny, tak? Ktoś przyciąga gdzieś te pieniądze, szuka rozwiązań, żeby tych pieniędzy było coraz więcej, a nie skupia się na problemie. Tak, to co powiedziałeś, to jest 100% prawdy. My ogólnie bardzo często no, narzekamy na daną sytuację, ale bardzo często za tym narzekaniem nie kryje się żadne działanie, które ma nas jednak przybliżyć do zmiany naszej obecnej sytuacji, więc są dwie opcje. Albo nie narzekamy, albo narzekamy, ale bierzemy się po prostu do pracy i zmieniamy swoją sytuację. Oczywiście nie zawsze wszystko będzie proste do zrobienia, ale no niestety nikt nam nie powiedział, że życie jest proste. Trzeba podejmować różne wyzwania, żeby iść po prostu do przodu. I tutaj myślę, że też dużą rolę w naszym życiu w kontekście finansów odgrywają nasze przekonania, które bardzo często są w nas zakorzenione od dziecka. Większość przekonań, które mamy w dorosłym życiu, bierze się z bardzo wczesnego okresu dzieciństwa do 7 roku życia i to jest udowodnione naukowo. Więc warto moim zdaniem przeanalizować tak naprawdę, jak wygląda ta nasza relacja z tymi pieniędzmi. Usiąść i zastanowić się, z czym mi się kojarzą pieniądze, z czym mi się kojarzy oszczędzanie, zarabianie, inwestowanie i zastanowić się, czy na pewno ja się utożsamiam z tym, co ja myślę. Dlatego, że bardzo często my mamy coś w głowie, bo to było nam powtarzane od 20-30 lat, ale w sumie nigdy nawet nie usiedliśmy się, nie zastanowiliśmy, czy to jest racja, czy ja naprawdę w to wierzę, czy po prostu tak powtarzam, bo tak mi mówiła mama, babcia, koleżanka, tata itd. Czy to jest prawda? Bo może być tak, że wierzymy, mamy to wpojone, ale niekoniecznie to jest prawda. Zdecydowanie i bardzo często tak jest, że jak się analizuje tą swoją relację z pieniędzmi, no to się okazuje, że właśnie w część rzeczy jednak w sumie nie wierzymy, ale musieliśmy po prostu o tym pomyśleć, przeanalizować i doszliśmy do takich wniosków, że jednak no bez sensu powtarzamy coś, w co tak naprawdę sami nie wierzymy. Więc myślę, że to jest też ważne w kontekście całej naszej edukacji finansowej, żeby zrobić sobie taką randkę psychologiczną trochę z naszymi pieniędzmi, z naszą relacją z pieniędzmi i szczerze porozmawiać po prostu ze sobą na temat tego, jak ta relacja wygląda i jak chcielibyśmy, aby wyglądała. I oczywiście nasze nastawienie ma duży wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa w życiu. Ja sama to widzę po sobie. Warto być nastawionym optymistycznie do pieniędzy. Warto mieć taką właśnie dobrą energię, szukać rozwiązań i nie skupiać się tylko i wyłącznie na oszczędzaniu, bo oczywiście jak chcemy mieć więcej pieniędzy, no to w pierwszej kolejności zaczynamy oszczędzać. Natomiast warto połączyć jednak oszczędzanie ze zwiększaniem swoich zarobków i wtedy jednak ten cały rozwój finansowy i dążenie do naszych celów, realizowanie ich będzie po prostu najbardziej efektywne, najszybsze i myślę, że też najłatwiejsze po prostu. Czyli zdecydowanie warto jest wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają pójść, niż zastanawiać się, gdzie się rozeszły. Tak naprawdę analizowanie, analiza, i to zależy, to są właśnie takie sformułowania, takie słowa, którymi powinniśmy się gdzieś tam kierować, bo wszystko, co będzie przeanalizowane, będzie bardziej, myślę, odpowiednie dla nas. Będziemy chyba podejmować po prostu lepsze decyzje. No a w kontekście na przykład ulokowania swoich oszczędności, jakie miejsce wybierzemy, to zależy od wielu czynników, to zależy od sytuacji indywidualnej, więc trzeba wszystko analizować i dostosowywać do siebie. Karolina, powiedz, gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś chciałby posłuchać ciebie, poczytać? Można mnie znaleźć na Instagramie. Prowadzę profil o nazwie Pani od Oszczędzania już od 2 lat, także głównie jestem tam. Oczywiście poza Instagramem jest jeszcze TikTok o tej samej nazwie, natomiast w pierwszej kolejności polecam kierować się właśnie na Instagram. A gdzie znaleźć w takim razie ciebie? Można mnie znaleźć wszędzie, jestem na każdym medium, natomiast najbardziej aktywny jestem na YouTubie. To tam przedstawiam swoją wiedzę na temat kredytów hipotecznych, edukuję właśnie kredytobiorców, jakie są zagrożenia, jakie są szanse związane z kredytem hipotecznym. Także zachęcam do zajrzenia tam. Wpadnę od razu po rozmowie. Czekamy na wasze spostrzeżenia dotyczące oszczędzania w komentarzu. Ta sekcja jest wasza.